No i nareszcie mamy to wszystko za sobą. Już wybraliśmy. Myślę, że ta mniejszość, która została przegłosowana, uszanuje wynik wyborów i będziemy żyli nareszcie w normalnym kraju, gdzie tak jak w Ameryce, było dwóch, wybrali jednego, jest w porządku. No i pozostał nam krajobraz po bitwie. Pan Robert Pawłowski przysłał nam taki film, który jakby pokazuje nam ten krajobraz. Zobaczmy. Sztaby wyborcze oczywiście wszystko dokładnie posprzątają, zresztą jak po każdych wyborach będzie pięknie, czysto i ładnie. No, a my przechodzimy już do naszego normalnego programu, cotygodniowa nasza sonda. Jak Państwo zapewne pamiętacie, w przeszłości podczas wyborów obowiązywał zakaz sprzedaży alkoholu. W tym roku takiego zakazu nie było. Zobaczmy, jaki miało to wpływ zdaniem Polaków na wynik wyborów. Nie widziałem pijanek i myślałem, że to nie wpłynęło na nic. Nie. Kto chciał, to sobie kupił. Uważam, że nie. Nie przypuszczam. W żadnym stopniu. Alkohol powinien być ogólnie dostępny. Że nie, ludzie trudno są powiedzieć. Bardziej szczerzy po alkoholu. Nie wiem, czy wpłynęło, czy nie, bo ja nie piję alkoholu. Ty bardziej jakby pił, to tak na swojego, jak miał głosować, to głosował. Myślę, że to nie ma większego wpływu. Brak zakazu sprzedaży alkoholu w Polsce podczas tych wyborów wpłynął jakoś na wynik? Nie, na pewno nie. Jeżeli ktoś chciał kupić, to kupił to i tak gdzieś po boku. Myślę, że nie. No bubel nic nie dostał. Więc... Nie sądzę. Tak jak się piło, tak się pije. To zależy od kultury picia i nie każdy musi każdego dnia pić. Wydaje nam się, że nie. Na pewno tak. No, ludzie trzeźwi inaczej myślą. Ja myślę, że nie. Nie zastanawiałem się. Kto chce się napić, to wcześniej kupi, prawda? To chyba nie miało sensu. Nie sądzę. To się nie dało odczuć na ulicach absolutnie. Myślę, że nie. Witamy w cyklu Piosenki o polskich miastach. Dostaliśmy od Państwa mnóstwo listów. Pisze pani oburzona, pani Bogusława Sieciechowska z Półtuska. Dlaczego, pyta nas, Państwo śpiewają piosenkę o Elblągu, skoro Półtusk ma na swoim terenie dom Polonii, tam nad Narwią. To jest najprawdziwsze polskie miasto z najdłuższym, wybrukowanym kocimi łbami rynkiem. Proszę pani, dziś dla pani piosenka o Półtusku w wykonaniu dyżurnego satyryka kraju. O Półtusku będzie to piosenka, o Półtusku mieście Chopina. O Półtusku będzie to piosenka, mieście, w którym Chopin spotkał Andersena. Proszę Państwa, piszcie do nas, następne miasta czekają. Mamy już listy z prośbą o piosenkę o Mławie. Nie strzelaj. Dziękujemy. A my teraz mamy kolejną korespondencję z Paradizu. Nasz reporter w dalszym ciągu rozmawia z rodakiem, który tam mieszka na jednej z wysp. Czego pan żyje właśnie, bo to jest bardzo dla mnie istotne. Ja robię po prostu, po polsku się nazywa, robić kokosy. Tak, znaczy dużo zarabiać po prostu. Tak. I ja mam, tu w sąsiedztwie wyrosły palmy i ja robię kokosy. No ale to chyba one rosną same, no jak pan robi kokosy? No to sobie same rosną, ale żeby ich mieć na dole, trzeba ich robić. Wejść po palmie, ciachnąć, spadnie i twój. A czy on sam nie spadnie? Czasem to jest moja tajemnica. One spadną tylko w określonym momencie. Ale jeśli ktoś jest przebiegły, zna pewno informacja, to jest postawa biznesu, dobra informacja, żeby ich przed tym spadnięciem ściąć. Rozumiem. Spadnie, każdy przyjdzie, zabierze, a tak trzeba pilnować. Ja mam takie pytanie, czy również handel tutaj kwitnie u was? Czy pan kontaktuje się z rodakami, robi biznesy z krajem? Nasz prezydent tutaj, no, prezydent, mamy prezydenta w Polsce, nawoływał, żeby... Słyszałem się takie katastrofy.
Tak, właśnie nawoływał, żeby nasi rodacy za granicą, tak jak pan, robili biznesy w Polsce. Mhm. Oni są biznesy robione. My z jednym Polakiem, który przypłynął tutaj na tą plażę, on nie mógł wrócić do kraju, bo musiał się tu kąpać. Aha. I mówi, przywiózł mi biznes, mówi, zróbmy, ja mówię do niego. A i on przywiózł, sam dał. Sam? Sam mi dał, sam dał. Aha. Sam mi dał, sam dał. Aha. Ja przeczytałem, to jest polski sam dał, napisane jest, zdziałano w Mińsku. To nie, nie, proszę pana, to nie jest całkiem polski sam dał. No Mińsk to jest takie miasto poza Polską. Może, on to wysyła, może, tam robi korpy, no... Być może on coś wysyła do Mińska, tak. A on kupuje mu sandały i pan to się kooperacja nazywa. Tak, i on nie mógł sprzedać tego w Polsce. Ja mówię, przywieź tu i zrobimy coś, to będzie miało name, tak jak Nina Ricci, jak mama Jean de Laurenta. Ja mówię, zrobimy name seafood. Znaczy takie, żeby jedzenie z ryb, takie z morza... Nie. Morze, food, stopa. Seafood, sandały do wchodzenia do morza, gdyż są kolce, są skały, są, można się skaleczyć, to jeży poparzyć, ślimak jest morski, pluje na nogę, poparzona noga, a tak na nodze masz seafood obuti, wchodzisz, nic się nie boisz, nurkujesz sobie, snerklujesz, widzisz ryba, widzisz rafa, to jest biznes. Ale czy rzeczywiście kupują ludzie ten seafood? Jeszcze nie kupują, ale mają kupować. My zrobimy gorącą reklamę. Jednego poparzonego postawimy tu, drugiego tu, a trzeci tam będzie stał i wrzeszczał. W naszym stałym cyklu dziecko przynosi dowcip ze szkoły. Mamy nowy dowcip. Jasiu, co rysujesz? Kozę na trawie. Gdzie ta trawa? Koza zjadła. Gdzie koza? A co ma tu robić, jeśli tu trawy nie ma? Halo? O, mamy już połączenie z naszym korespondentem. Panie tatku, przepraszam, skąd pan ma tego koguta? Jak skąd? No to z komisariatu mnie pożyczyli tutaj. Tu? To tak każdemu dają, kto chce? No czas kampanii mnie pożyczyli. No widzi pan, to mnie pożyczyli, takie coś koguta, o, tego telefona tak dzwoni. O, zaraz, przepraszam pana bardzo. Halo? No jak nie ma? No co? Już pełne? No to weźcie do Glinojecka zawiesie. Tam jest jeszcze trochę buraków, brakuje podobno. Potem a reszta do Chełma. Tam jest kilka cukrowni, tam pan pchniecie wszystko, no. To niżej opuśćcie trochę cenę, no ja, co ja z tymi burakami zrobię, no. No dobra, i nie dzwońcie tu więcej. No widzi pan, kampania. Teatr jednego żartu przedstawia. Babciu, zrób coś. Dziadek poszedł utopić burka. Nie wrzeszcz tak. Burek był nieuleczalnie chory. To wiem, ale Burek już wrócił, a dziadka do tej pory nie ma. No i mamy kolejną garść gorących wiadomości. Siedzimy sobie z sąsiadem przy ogniu. Tak nam się spodobało to siedzenie. Jak w radości. Czytamy sobie tu w naszej miejscowości podwarszawskiej. Czytamy sobie gazety. O, nie wiem czy pan czytał, że dyrektorzy szpitali pod sąd będą za długi brani. Za długi? Za długi, ale nie swoje, tylko szpitali. Że jeżeli on na przykład przyjmie tych więcej chorych i za to trzeba wydać pieniądze, to jego do sądu dadzą tego. No ale on odpowiada własnym majątkiem taki lekarz za to, że zadłużył szpital? Są przesłuchiwani, bo na leczenie i wyżywienie chorych wydali w ubiegłym roku więcej pieniędzy niż mieli. A jakby wyrzucili tych chorych ze szpitala, bo już koniec pieniędzy, ci chorzy poumierali, to jak, z czego, z jakiego paraka? Nieważne, nieważne, to nie wiadomo, czy oni by... Ważne, że on nie powinni przyjmować wtedy, bo zakończyli długiem 740 miliardów, proszę pana, w samych Kielcach. A proszę pana, to jest kwestia polega na tym, że oni dlatego żywili dalej tych chorych, bo mieli obiecane, że budżet państwa pokryje. I ten budżet państwa powinien być wezwany teraz do sądu i skazany za to, że im nie dopłacił i że ci chorzy mogli być wyrzuceni, ale i umrzeć. Hasło studenci wymyślili, że nie głosujesz, nie będziesz mógł narzekać. Właśnie, ten co nie głosował w wyborach, to nie może narzekać. Tak. To jest słusznie. Nie, że na niedobra władza tego, trudno, nie głosowałeś, nie narzeka. Kto głosował, może narzekać ile chce. Bardzo dobrze. Mandat. Policja 5 milionów będzie nam mogła mandatu teraz przyładować. Szanowni państwo, jeździć ostrożnie, tym bardziej, że nie jest określone za co ile, nie ma ona sama policja powie ile.
Nie ma tak, że 10 kilometrów szybciej niż jak w Niemcowo, jak w Niemcach, to wtedy 5 zł, a jak 20, to 10. Policjant tak będzie patrzył mnie, no. I teraz mówimy, a może by tak, no. A on mówi, ale może tylko pouczyć i powiedzieć, że on dziękuję, on jest bezinteresowny. Tak. Bydgoszczy był piękny układ. No. Jeździli w tramwajach ludzie, dziurkowali bilet i jechał z biletem. Wysiadał, dawał temu co wsiada, a ten co wsiada już miał i nie musiał dziurkować. I się dowiedziało te MP... Kontrola, ta się dowiedziała. Kanary. I chciały zrobić tak zwany zakup kontrolowany, czyli jeden kanar był taki, co brał ten bilet przedziurkowany, a drugi był podstawiony, co miał dać ten tego. I ci to biorący i ten dający mieli być ukarani, ale niestety... Sąd pozwolił, że nie wolno, także dalej uspokajają mieszkańców Bydgoszczy. Można tak robić, żeby brać od tego, co wychodzi, bo sąd powiedział, że to nie wolno. Ale proszę, w innych miastach tego nie małpować, bo to strasznie wzrośnie zatrudnienie kontrolujących i sąd w końcu się może zdenerwować, ale pomysł jest niezły. O, tu mamy o głosowaniu na ekranie, że będzie... Stare wiadomości, ale ja myślę, że to było ciekawe, jak oni badają, w jaki sposób głosowanie tajne się odbywa. Czyli ten, co wyszedł z kabiny, tak? Ten, co wyszedł z kabiny, będzie czekał z telewizji człowiek i będzie pytał, na kogo pan głosował. I on powie, że głosował na tego, co... Ale on, na przykład on w środku głosował na tego, co się wstydzi powiedzieć. Jak wyjdzie. I wychodzi i mówi, ja głosowałem na tego, co się nie wstydzę powiedzieć. Ale głosował na co inne. I tu raptem słupek rośnie, a wychodzi i... także to... Bardzo dobry pomysł, ale co nerwów jest, to nerwów. Cygan wpadł na bardzo dobry pomysł, miał cały bagażnik bardzo złotych sygnetów z brylantem, jak żywy taki złoty. No i co? No i nie stanął na bazarze, bo się nikt nie interesował, tylko tak, zatrzymywał na drodze samochód. Aha. On podjął, mówi, proszę pana, zabrakło mi benzyny. I czy mógł mi pan odsprzedać 2 litry tej benzyny? No i ktoś mówi, no nie mogę, ale pana zaholuję do tej stacji. Zaholował, mój, och, cygan, mówię, bardzo nie mam pieniędzy, ale mogę panu odsprzedać mój ostatni pierścień po matce. Złoty. Patrzy, tanio tam jakiś korzystny z tego. I takich sygnetów opędzlowo bardzo dużo, a policja jeszcze złapała 756. Miał pomysł na handel, bardzo dobry marketingowy. Jak państwo macie taki sygnet w domu, to się ucieszcie, bo to świetna wartościowa sprawa. Okazja, wie pan, że a tu... Wałbrzyskie porcelanie na wózku wywieźli. Oj, to jest ciekawa fabryka, proszę pana. Ta porcelana jak słoń w porcelanie. Ale nawet nie będziemy gadać o tym. Nie będziemy, ale to jest bardzo ciekawa fabryka, bo oni się chlubili z tym, że ta fabryka została sprzedana za tyle, a w magazynie produkcji było za 2 razy tyle, za ile została sprzedana. To ja się zastanawiałem kiedyś, cóż to za fabryka, która ma tyle w magazynie zamiast produkcji sprzedanej. Co jest więcej jak warta. To w ogóle nigdzie magazyny już na świecie. A już się spaliło, nie ma. Co tu mamy? To z tej strony jest. No, Polska jest nareszcie na białej, nie na czarnej liście. No to brawo, rzeczywiście. Biała lista to polega na tym, że Anglia uznała, że my już nie jesteśmy czarna lista i że wolny kraj jesteśmy. Tak. Jak ktoś z Polski przyjedzie do Anglii i powie, że chce azyl, już niedługo nie będą gadali. A to jest tajna informacja, kto ma jeszcze zamiar śmignąć i 2 lata żyć tam na koszt rządu królowej i angielskich podatników, to jeszcze ma szansę, bo to tajna wiadomo. A to dopiero jest dostęp do poufnego dokumentu mieli. Nasz pan minister miał i nie będziemy na tej liście, co Algeria, Nigeria, Sri Lanka, tylko my będziemy już... Mam tu ciekawą historię, podała jakaś świetna gazeta, że jedna pani chorowała i nie mogli jej lekarze pomóc i biedna dopiero poszła do weterynarza i zobaczyła, że te kropelki do oczu, które dawała kotu, jej bardzo dobrze zadziałały i teraz będzie się leczyć u weterynarza. No i bardzo proszę, jak tak chore macie zwierzę i siebie, to najpierw zbadać zwierzę i spróbować te leki na sobie. No. Tu mamy jeszcze, że może zwolnienie jest kontrolowane. Zwolnienie jest kontrolowane. Tu wszyscy, którzy dzisiaj mają zwolnienie, chociaż w niedzielę to rzadko kto ma zwolnienie. No ale jutro ma zamiar nie iść do pracy, bo jest L4. Poniedziałek pracujący, a ma już zwolnienie lekarskie. No niech uważa, bo może być taka kontrol. Jest, kontrola nawet. Kontrol, on może przyjść. Tak, albo ona, kontrola, to zależy, na nią nie piszą. I sprawdzić, czy on jak... Nie nadużywa zwolnienia. Tak. Czyli na przykład jak ma leżące, że musi leżeć, to on może sprawdzić, czy on leży. Na przykład przyjdzie, patrzy, nie ma go, a u sąsiada auto naprawia, no to może powiedzieć, że do toalety... No leży, w razie tylko jak go złapią, jak leży pod samochodem i tak rękę ma podniesioną z kluczem, to może mu zaliczyć, albo może nie zaliczyć
że trzeba leżeć, ale pracownik, który czuje się poszkodowany, może odwołać się do decyzji, tak, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a od negatywnej decyzji nawet do sądu się może odwołać. Ja mam natomiast wiadomość z ostatniej chwili, czarni wygrali wybory w RPA, te takie municypalne, czyli samorządowe, i w tej chwili biali farmerzy są bardzo zaniepokojeni, ale z drugiej strony się cieszą, bo dotychczas było tak, że czarni nie płacili podatków tych municypalnych. Mówią, co apartheid rządzi nam w terenie, to co będziemy podatki. Teraz trzeba będzie płacić podatki, Nelson Mandela powiedział, a kleryk, klerk się cieszy. Aj, no to, to nie, to znowu oni będą chcieli przegrać teraz sami. No ale już my mamy koniec na dzisiaj tych gorących wiadomości. No i myślę, następne wiadomości za jakiś czas. I jak w każdym programie, dzisiaj również witamy Państwa przy barku. Mamy gościa, gościa, który już gościł u nas, gościa, który gościł. Państwo, w wyniku tamtego goszczenia, ja może od razu przedstawię, pan redaktor Adam Halber, w wyniku tamtego, tamtej pańskiej wizyty, panie redaktorze, przyszło listów chyba z 17, ja liczyłem, do 20. To jest ważki problem społeczny jednak. Jednak ludzie się znają na odchudzaniu. I problem odchudzania jest problemem jednak w naszym kraju. Jest kraj nasz jednak krajem dobrobytu. Każdy sobie może kupić co chce, żeby utyć. Nie jest chyba problemem utyć. Jakby ktoś chciał utyć, nam, że kupiłby sobie smalcu. Nie, nie, nie. Właśnie to jest. Ja już to starałem się tę tezę, ja ją stawiałem podczas naszego ostatniego spotkania i starałem się ją udowodnić. Panie Tadeuszu, najprościej jest utyć. Nie, najprościej jest nie jeść. Nie, w ogóle, żeby nie przytyć. Żeby być najłatwiej jest być chudym. Ale jak ktoś chce zgrubnąć, na przykład jest chudym i chciałby być grubym, no są tacy. To pan też kiedyś chciał. No to mówię, pan był kiedyś chudym, tak. I mówię, a co mi będę chudym? I pan został, no powiedzmy, człowiekiem tęższym. Tak, ta moja żona bardzo pracowała na mój wygląd. No właśnie, ale poprzez jedzenie, przypuszczam. Tak, bezwzględnie. Bo tak. To jest jedzenie, to jest właśnie... Czyli tak. Można, a teraz ludzie są tak niezdecydowani. Raz chce, żeby mieć więcej kilogramów, a potem z powrotem mniej, no bo nie mają co robić, tak sobie wahają raz w te, raz we w te. Aha, albo nie mają pieniędzy na przykład. To grubną wtedy. Nie, to wtedy chudną, bo nie jedzą. A to aż tak, to chyba nie ma. Może chcą zaoszczędzić, albo na przykład chcą na coś zaoszczędzić. No ale zajmujemy się tymi, którzy chcą zmniejszyć, jest Państwa tak, dość tak, duża, tak. Zmniejszyć swoją wagę. Po prostu ta waga, którą mają, jest za duża i chcą zmniejszyć. I to właśnie Pan jako ekspert może się wypowie na różne tematy. Dostaliśmy taką list od pani, chyba z Koszalina, która mówi, że jest metoda, nie wiem, Atkinsa, czy dobrze mówię, pan jest fachowcem? Proszę pana, to pan podał nazwę zagraniczną, natomiast w Polsce pewien lekarz w miejscowości Ciechocinek tę metodę ku... Właśnie, że tłuszcz zżera tłuszcz. Tak, tłuszcz zżera tłuszcz. Znaczy, jak chcemy schudnąć, jemy golonkę, potem poprawiamy smalcem, Bigos, nie wiem, czy Bigos jest tłusty. Tłusty pana, powiem panu, że ten lekarz, który w tym Ciechocinku, ale chyba już nie ma praktyki, bo wszyscy byli oburzeni, to wie pan co? Tylko niech pan obrzydliwy jest, nie? No ja nie wiem, po wyglądzie to może trochę. Pana, szklankę roztopionego smalcu musiał pan wypić na śniadanie. Na dzień dobry. Wypiłby pan? No jakbym potem jeszcze popił, to tak. A, tak. No, bo to żeby rozpuściło. Pana, to okropna jest dieta. Ja jej nie próbowałem na sobie. I właśnie podobno tą szklankę tego smalcu i potem golona. Tak, tak. I znowu smalec. I pasztety jeszcze. I cały dzień to samo, a żeby chleba nie dodawać. Tak. Oraz makaronów, oraz ryżu. Ziemniaków, tak. I podobno to, że chudnie jak głupi. Mówiła mi to jedna pani 140 kg żywej wagi miała, jak mówiła. Tak, tak, tak. Więc to właśnie tak jest. I proszę pana, potem są jeszcze niedobre wyniki. I... Pan jako fachowiec właśnie. Proszę pana, otóż ja powiem panu, to takie są mody na te diety. Kiedyś była moda i to ja to przeszedłem, ale też ciężko mi było bardzo. To była taka dieta kliniki Mayo. Ona polegała na tym, że tam było takie podawano, co tam można zjeść na śniadanie. Taki cały jadłospis był tygodniowy i jeden dzień był bardzo przyjemny. Bo wie pan, jak już pan tak, na przykład zjadłby pan smażonego selera, to okropnie. To od razu bym nie zjadł. A ja przepuszczałem. A to chyba może dlatego bez skutku się odchudzałem, bo ja wszystko robiłem tylko tego selera, nie jadę, tylko wtedy już nic nie jadę. Smażony seler okropny. A się okazuje, że on może rozpuszcza. I to jest tak, tydzień i te posiłki są rozpisane i wreszcie przychodzi ten dzień, w którym jest napisana kolacja siódmego dnia. I co tam jest? Jesz wszystko, co chcesz.
Tak? Tak, wie pan, i to było... I pan nadrabia cały tydzień. To było fantastyczne. A jak? I piwo! To było fantastyczne. Tak, kiełbasy tak, pan, bo najgorszy jest taki aspekt, i to bardzo państwa przestrzegam, taki aspekt takiego umartwiania się. I ta dieta kliniki mają mi się najbardziej podobała, bo tam, wie pan, pan się umartwia przez 7 dni i ta kolacja wreszcie. Jest ja co tak, wie pan, co ja robiłem? Tak robiłem, żeby zawsze mnie w sobotę wypadała ta kolacja, bo ja lubię w sobotę przed telewizorem. Aha, i tak po tym całym jest tygodniu. Co chcesz. To proszę pana, jest dieta kliniki Mayo. Diamondów jest, żeby owoce rano jeść tylko, podobno. I potem wieczorem też coś takie. Słyszałem, no bo to pisało tak, bardzo tak, wiele tak, osób. Tak, tak, jest i taka dieta. Pilotów jest też dieta. Tak, to punktowa jest dieta. Tak, ale nie trzeba latać, tylko... Ale można, i widzi pan, i dieta pilotów kłóci się z ogólnie przyjętymi zasadami. Ja to też próbowałem na własnym organizmie. Dietę pilotów. Pana, tak, ale bo tam można pić alkohol. Tam można pić alkohol. Aha, ale tylko pisać to, czy to się jeść? Właśnie mówią, nikt mi nie potrafi z lekarzy mądrych wyjaśnić, co to właśnie, że te kalorie są w tym alkoholu, prawda? Że puste kalorie. Puste. A co to są puste kalorie? Jak coś puste? O, pusty kieliszek właśnie. Żeby nie było, że my coś pijemy. Proszę bardzo, puste kieliszek. To tak jak pusta kaloria. Otóż, nie napije się pan z tego. Ja, będąc w sanatorium pewnym, poprosiłem a to pewne sanatorium jest? Tak, poprosiłem pewnego pana, żeby on zrobił taki na własnym organizmie, tak, ponieważ ja nie bardzo mogę o tym mówić, że to ja robiłem. To był pewien pan, który... Ale pewien pan. Robił tak, że odchudzał się, a potem jeszcze pił ćwiartkę wódki dziennie. O! I wie pan co? No niech pan zgadnie, no jak z wagą? No, sprzedał wagę, kupił wódkę. Nie. A co? Spadał na wadze. Spadał z wagi. No bo tak. Jak się napił ćwiartkę wódki, to spadał nie, z wagi na pewno. Spadał na wadze. I na wagę spadał. I to by może podważało jednak te teorie o tym, że alkohol to są jakieś puste kalorie, od których się nabiera tak zwanego ciała. Mam znajomego, który już ma jak pije, to już nie je wtedy. I on rzeczywiście jest taki, że to jak wygląda, jakby się soku pomidorowego napił, jak termometr by wyglądał. Wie pan, taki chudy. I prawie przezroczysty. Tak, bo on tylko pije, on już w ogóle nie je, bo on pije. Wie pan, same puste kalorie pije. Ja mówię, że te puste są napełniane jedzeniem, żeby były pełne. Aha, to widzi pan, to pan mi nareszcie wytłumaczył. No bo ja jestem inżynierem. Dobra, są diety takie jeszcze, na przykład dieta jest taka, żeby otręby jeść. To dobra, bardzo dobra. Cały czas? Tak. To jest dobra, bardzo a co to dobra, te otręby są? To taki, proszę pana, jest produkt uboczny przy produkcji mąki. Aha, mąki nie jeść, tylko otręby. O te otręby, one mają dużo błonnika, one tak działają, wie pan, dobroczynnie na... No i co, to same to i nic więcej? Nie popija się mlekiem albo kefirem, albo jogurtem niskokalorycznym. I to jest też dobra dieta. Nawet no ale człowiek wkurzony chodzi, bo co na... Więc właśnie ja mówię, to jest ten psychologiczny aspekt, wie pan. I potem człowiek mówi, a to dzisiaj sobie zrobię przerwę. Właśnie ja mam znajomego, co że przerwę, 6 rok już ta przerwa się ciągnie. I jutro ma zacząć te otręby i nie wie kiedy jeszcze jutro będzie. Otręby nie. Czyli, a co by doradził po naszym telewidzom? No bo jednak słuchają nas ludzie, którzy chcą... jedna pani ma 62 kilo i chce jeszcze zmniejszyć. Ja bym powiedział tak, należałoby poczekać. Ja myślę, że to jest sprawa, i tu już mówię zupełnie poważnie. No bo my cały czas czasami żartujemy, ale... Ja myślę, że to jest sprawa pół roku, no w przyszłym roku sprawa się rozstrzygnie. Otóż odkryto gen otyłości. OB, od słowa obesity, czyli takiego właśnie otyłości. Okazało się, że 80% grubasów ma uszkodzony ten gen. Doświadczenia są bardzo już obiecujące na myszach, które... Też są grube? Tak. Są grube myszy? Wiesz pan, ja myślałem, że one wszystkie jednakowe są. Nie, uszkadza im się ten gen i się bada. Świnie. Tyją. To potem im się naprawia ten gen. Chudną. To świetne. A jedzą, wie pan, normalnie. Tyle, co jedzą. Tak. I jedna firma amerykańska już zapłaciła, bo to 4 zespoły uczonych na całym świecie się tym zajmują. Jedna firma amerykańska zapłaciła 20 milionów dolarów, żeby czym prędzej skończyć temu jednemu zespołowi, żeby oni skończyli czym prędzej tę pracę. I w przyszłym roku, panie Tadeuszu, gen OB, czyli ten będzie można go naprawić. Naprawić. I zobaczy pan, panie Tadeuszu, jak my będziemy, ile na ubrania wydamy. Ale może my nie chcemy, bo Szczupę. Może... Ma pan jeszcze maturalny garnitur? Nie mam. A ja mam chyba, wie pan, ze ślub. O, ja matury nie miałem, dlatego tak. Ja ślubny mam, wie pan, i zobaczy mnie pan w ślubnym garniturze. Dziękujemy państwu za uwagę, prosimy jeszcze o listy, jeżeli będzie dużo problemów. Pan redaktor mieszka obok, wobec tego chętnie wpadnie i podzieli się z nami swoimi jakże dużymi doświadczeniami. A zapraszam was już za rok do warsztatu, gdzie się naprawia OB. No i jeszcze nagroda.
dla pana Roberta Pawłowskiego, który na początku programu zaprezentował ten film Krajobraz po bitwie. Pamiętają państwo ten film Day After. Nagroda jak zwykle, zestaw przypraw i sosów motyla. Gratulujemy. Oj, wszystko nam tu się sypie. Gratulujemy panu. Smaczne rzeczy. Wobec tego do zobaczenia za tydzień.